Siemeczko, z tej strony Wydra i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak mieszać long file, czyli też premiksy zwane koncentratami, o małej pojemności. Pierwsze, co musicie wiedzieć na temat sobie long fila, czyli czy koncentratu, to, że mamy zawsze buteleczkę albo w wymiarach 60, albo 120, ewentualnie jeszcze 15, lub inne jakieś różne mieszadła lub wymiary tych buteleczek. I zawsze macie koncentrat, czyli po prostu silniejszy aromat niż zwykły, zrobiony przez producenta o jakimś tam smaku. Mamy na przykład tak 25 ml, takie jak VPX, coś takiego. Tak jak właśnie widzicie sobie na przebitce. Później mamy Momo, on ma akurat 13,5 ml. Później mamy Radlera 10, później mamy też Simpla, on ma akurat 6 ml. Mamy też dziesiąteczkę z Vape'a Autumn Time. Mamy jeszcze dziwną proporcję, jak jest 10 ml plus 5% z Whipsów. Są jeszcze właśnie te malutkie 15, jak właśnie Demask od Los Aromatos, gdzie macie 5 na 10 ml. Macie jeszcze też serię mentolowe, gdzie mamy 12 ml. I jeszcze też od Los Aromatos Fantosa 9 ml. Więc tu wszystko mamy... Tu mamy różne proporcje. Ale przejdźmy do tego, co jest największe, jaką moc uzyskamy z jakiego premiksu, znaczy z jakiego koncentratu i co trzeba do nich dodać. To jest najważniejsze. Pierwszą podstawową rzeczą, która będzie nam potrzebna do zmieszania naszego longfila lub koncentratu, to będzie baza beznikotynowa. O stężeniu już jakim chcecie. Niektóre premiksy mają przeznaczoną takie stężenie, czyli albo 50 na 50, albo 70 na 30, czyli to jest albo więcej gliceryny, albo po prostu wyrównanie, więc tutaj już w zależności od Was, ewentualnie od producenta. Czyli coś takiego zazwyczaj jest w setkach, bo się najbardziej opłaca, lub w 500 albo litrach. W dziesiątkach się nie opłaca, bo płacicie cenę akcyzy 7 zł, tak samo jak za szota. No i oczywiście też będą nam potrzebne szoty nikotynowe. Nie będę tego pokazywał, bo YouTube tego nie lubi, a szczególnie jak coś jest z nikotyną. I pamiętajcie, nie zachęcam do korzystania z nikotyny, bo to jest złe, bla bla bla. Dobra. Przechodźmy dalej. Ja sobie dzisiaj wybieram na rozrobienie takie premiks, jak właśnie jest Radler. I to jest smak cytryna, malina i kolada. Oczywiście on w zakupie jest 0 mg nikotyny. Mamy pojemność buteleczki 60 ml i mamy też tego samego koncentratu 10 ml. Więc ja sobie wybrałem tego. Przejdźmy do rozrabiania tego. Ja zazwyczaj do jednego shota wtedy mi wychodzi 60 ml trójki o danym smaku, czyli właśnie tą malinę, cytrynę i koladę. Będzie nam potrzebna baza 100 ml bez tutaj akurat nikotyny, czyli czysta baza i po prostu jeden szocik nikotynowy o mocy 18 mg nikotyny. Wtedy na taką całą buteleczkę wychodzi nam trójeczka. Chcecie zrobić szóstkę, musicie dać dwa takie szociki i uzupełnić bazą beznikotynową, dziewiątkę 3. Już jak chcecie 12, 4 i później już cały czas więcej, no to będziecie mieć po prostu im więcej. To już w zależności też od Was, przeważnie im mamy mniej nikotyny, ten smak zostaje bardziej proporcjonalny i tak zrobił producent. A im wyżej nikotyny, tym ten smak będzie nam zanikał i będziemy czuć praktycznie samą nikotynkę. Więc ja bym Wam radził zejść trochę z nikotyny i poczuć ten smak niż całą nikotynę sobie palić, więc ale to już zależy od Was. Dobra, zacznijmy sobie mieszać, więc odkręcamy. Ale wait, bo muszę wziąć sobie otwieracz. Więc zaraz widzimy. Okej, ja już mam otwieracz, więc takie otwieracze też możecie do premiksów sobie załatwić ewentualnie albo w vape-shopach, albo gdzieś na internecie, albo no coś gdzieś możecie to ogarnąć. Naprawdę nie jest trudne do kupienia. To się otwiera jak piwo praktycznie, czy jakiś inny napój sobie z kapselkiem. Dobra, pierwszy sobie ja zawsze wlewam shota nikotynowego. On jest 10 ml zawsze w Polsce, więc wszędzie je znajdziecie. Ceny są różne w zależności od vape shopu i to wszystko. Zawsze musicie sobie zapłacić te 7 zł, jeżeli chodzi o akcyzę. Więc wlewamy sobie go całego. Czekamy chwileczkę. Albo ewentualnie sobie ściskamy, żeby przyspieszyć ten proces. Ciach. Odkładamy sobie buteleczkę i teraz otwieramy sobie bazę beznikotynową. I zalewamy praktycznie do samego końca. Ciach. Najlepsze to zostało. Uważajcie, żeby też nie przelać tej bazy, żeby zostawić trochę miejsca na wymieszanie tego koncentratu z nikotyną i z bazą zerówką. Dobra,
Już możemy sobie go zamknąć. I ciach. Wymieszajmy. Zazwyczaj taki premix, koncentrat Longfill powinien sobie odstać parę godzin, ewentualnie jeden dzień, żeby ten efekt smaku był bardziej lepszy i bardziej wyczuwalny, żeby no, był po prostu taki fajny, tak? Bo na początku, jak sobie zmieszamy nikotynę od razu z bazą i z koncentratem, to byśmy musieli go mieszać. Są specjalne przyrządy takie, jak wygląda jak waga kuchenna, tylko że po prostu to wywołuje drgania, gdzie wtedy ta nikotyna i gliceryna i aromat się mieszają szybciej. No ale kto by chciał inwestować w takie rzeczy za prawdopodobnie też nie małe pieniądze. Więc tutaj Wam powiem, że ewentualnie położenie, owinięcie go ręcznikiem albo jakąś taką chudszą szmatką i położenie go na noc na grzejniku tak lekko, który grzeje, jest naprawdę ok i wtedy ten smak podczas ciepła się też przegryza jeszcze bardziej. Jest to sprawdzony sposób, ponieważ sam go używam. Ewentualnie no możecie już, jak naprawdę macie już taki kryzys, wziąć, od razu sobie zmieszać i wlać do atomizera, bo to się nic nie stanie, tylko ten smak będzie troszeczkę płaszczy i nie będzie takiego wow, jakbyście poczekali sobie chwilę, tak? Więc ja sobie odczekam tak jakoś godzinkę, dwie i zaraz do Was wrócę. Wy będziecie mieć chwileczkę, ja będę miał dwie godziny i zaraz przejdziemy do testu smaku, jaki jest właśnie ten premix. Ten pytań, co jest lepsze, premix czy koncentrat? Moim zdaniem koncentrat jest lepszym troszeczkę smakowcem, ponieważ tak, mamy bardziej skoncentrowany ten aromat i mamy go czystego. I my sobie tutaj proporcjonujemy, czy dodamy więcej bazy beznikotynowej, czy mniej, czy więcej shotów, czy mniej shotów, czy palimy na przykład zerówki i wtedy możemy sobie zrobić proporcje na przykład, nie wiem, tam 10 na 60, czy tam możemy sobie zrobić 30 na 60, to już w zależności od nas, jak chcemy mieć intensywny ten smak. Zazwyczaj to tak działa, w niektórych przypadkach nie działa, bo niektóre premiksy są też zrobione, koncentraty są zrobione troszeczkę inaczej. No ale z grubsza, żeby każdy mógł zrozumieć, moim zdaniem koncentraty są troszeczkę lepsze, tylko jak dłużej sobie poleżą. I wtedy mamy ten smaczek naprawdę taki przyzwoity i nie mamy takich jakby załamań. Premiksy niektóre są przesłodzone, niektóre są bardziej wyczuwalne z nikotyną, niektóre nie. To już od producenta, nie od sprzedawcy, ani nie od Was, że wybraliście zły premiks, po prostu on coś schrzanił. Dopowiem Wam taką ciekawostkę, że dzisiejszy prawnik, którego używamy, czyli Aspire Kumo RDTA, będzie dzisiaj używany, a w następnym tygodniu, jak dzisiaj widzicie ten film w czwartek, będzie jego recenzja, więc warto sobie zobaczyć, bo jest fajnym prawnikiem, którego nie było na często na rynku polskim i też na YouTubie, więc zachęcam do oglądania. A teraz montuję grzałki i za chwilę się widzimy na teście. Mój prawnik już się przegryzł, więc możemy sobie zacząć zalewanie. Ja sobie już zalałem dolnego kapa. Zrobiłem też grzałeczki, możecie zobaczyć sobie, jak one wyglądają. Akurat w tym parowniku to było bardzo trudne, bo niby to jest RDTA, ale ciężko bardzo użyć watę, więc do poradnika będę musiał się przygotować, jak to wygląda. Ale tak, zalejmy sobie już waciorę i przejdźmy do testu całego i do testu smaku. O, może tak. Zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Jest taki tymbark na pewno. Wiem na 100%. Że to jest taki tymbarczyk. Dobra, załóżmy sobie kapa, żebyśmy tu teraz nic nie odwalili. Zobaczymy sobie, jak teraz będzie smakował, czy będzie oddawał tak, jak miał oddawać smak, czy jednak nie. Czuć tego tymbarka. Czuć tą, na pewno czuć cytrynę, malinkę i tą koladę, ale kolada jest na takim delikatnym, ostatnim planie. Nie ma przebicia mocnego, żebyśmy się udusili tym. Jak najbardziej, kiedyś paliłem sobie premiksy z Radlera, teraz palę koncentraty. I powiem, że koncentrat jest o wiele lepszy niż ich premix, który był bardziej intensywny, bardziej czuć te smaki, nawet na MTL-u. Naprawdę jest wyrazisty, więc to było wszystko, co Wam przedstawiłem, co trzeba zrobić i jak z czym się je w koncentratach i w longfillach. W sumie to jest to samo, no ale mogą mówić niektórzy tak, niektórzy tak, swoim slangiem. To widzicie wszystko, co mogę Wam przekazać. To wszystko. Trzymajcie się. Siemanko!